Farma fotowoltaiczna powstała na terenie rekultywowanym po dawnym wysypisku śmieci. Jak podkreśla główny wykonawca Piotr Struk, nie było to proste zadanie, jednak konstruktorzy, którzy odpowiadali za projekt, podeszli kreatywnie do tego przedsięwzięcia i farma mogła powstać. Grunty, składowisko było zagęszczone, ubite do wynik stopnia, prawda? Były przeprowadzone badania geologiczne, następnie było znowu nawieziona ziemia, badania geologiczne i na tym postawiona cała farma, cała konstrukcja, na stopach betonowych, które zapewniają statykę, prawda, naporu i wyporu wiatru, prawda, co zapewnia ten bloczek betonowy. No i za to odpowiadają konstruktorzy, projektanci, prawda. Myśmy zajęli się wykonawstwem, za stroną wykonawczą, zaś za statykę odpowiada nasz konstruktor. Jak uważa właściciel Henryk Ryczek, postawienie tak dużego obiektu w 3 miesiące to wynik ciężkiej pracy wykonawców projektu. Zaufali nam wszyscy po kolei, zaufał marszałek, zaufał LAW, poprzedłużali umowy z nami na oddanie. No i 3 miesiące, no 3 miesiące, no to naprawdę była duża, ciężka praca, którą rzeczywiście największą i tak wykonał główny wykonawca Piotr Struk i jego firma z jego ludźmi. Tutaj po 40, po 60 ludzi czasami musiało pracować, żeby to wszystko zmontować. W rozmowie z naszą redakcją wicemarszałek województwa lubelskiego Arkadiusz Bratkowski podkreślił, że budowa farmy fotowoltaicznej jest przykładem dobrej współpracy władz samorządowych oraz ludzi biznesu. To pokazuje bardzo dobrą współpracę władz miasta, władz samorządu województwa, no i biznesu, bo gdyby tej współpracy nie było, to dzisiaj tu na tym miejscu nie bylibyśmy. I też tutaj trzeba naprawdę podziękować panu Ryczkowi za jego taką odwagę, determinację, bo miał bardzo krótki okres czasu realizacji tego zadania. No i wykonawcy, panu Piotrowi Strukowi, który jego firma to zadanie realizowała. Farma fotowoltaiczna to inwestycja w odnawialne źródła energii, które powodują ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery, również wpływają na zmniejszenie opłat za prąd.